Czwarty dzień w Rumunii z włoską spierdoliną. Taki poranny serwis, to są czynności bieżące, można powiedzieć, to nie jest nic nadzwyczajnego. Aha, czy taka normalna obsługa? Tak. Według książki serwisowej po prostu lecimy checklistą. Tak, trzeba zataśmaksować tutaj to takie coś, bo to takie coś. Tak, akurat taśma jest z tą uratechą. Uratecha specjalna. Od takiego gościa dostaliśmy, on jest w ogóle przedstawicielem Turatecha, znaczy dystrybucji taśmy Turatecha na Polskę. Aha. Nie? Powiedział, że bardzo dobra taśma, dobrze się klei, sezonowana. Najpierw jeździ w jednym motocyklu ze 2 lata, nieużywana. I tak. Później się spotyka Ducati i wtedy ten Ducatista wie, że trzeba od tego człowieka tą taśmę wziąć, bo ona się opłaca, jak się klei. Tak. Zajebiście. 2 lata sezonowania. Tak. To nie jest zwykła taśma. Tylko że akurat kolega nie miał tej wersji do enduro czerwonej, tylko do tej siwej, dlatego taśma siwa. Normalnie to by była taka czarna, pasowna. Ale... Działa. No pięknie jest. Nieskromnie przyznam, że jest pięknie. A tamtędy pedobasterci szli. Ooo! A co to jest? Co tu się zepsuło temu Ducatu? Taki jakiś... A latanek padł. Ty, to już odpada lakier tu. Ile to ma lat? Rok. Ty nie, to kurwa robak jakiś. Ty nie straszny. Ty myślałeś, że lakier tak spierdala z niego? Myślałem, od że wiatru, coś zajebałem, bo... To była pizda, jak szybko jedziesz to lakier. Taka gałązka jakaś spadła na mnie. Myślałem, że może zarysowała. We'll be right back.
the fuck? Moja krowa. Ty, gdzie moja krowa? Fuck you. Co fuck you, kurwa? Fuck you, no, non... Non rumunul, pasztun. Krowa. Non... Non rumunul, pasztun. A jest, chodź teraz, chodź. No, no. Do zagrody. Kurwa, to byk.